Dzień dobry, proszę Państwa. Jesteśmy przed grobem Agnieszki Fategi. Oczywiście nie jestem tutaj bezcelowo. Jest jakiś cel. Ja życzę po prostu wszystkim i jej spokojnego spoczywania, tych, którzy tutaj są. Może jak już Olszański zaczął, bo jest 3 razy koło Romana Dmowskiego, to teraz ja zacznę. Jestem przesilnym. Uważam, że Agnieszka Fatyga nic złego nie zrobiła. Tylko Olszański, mówiąc niech żyje Targowica i Sendecki i cała jego zgraja, nazywając Feliksa Konecznego żydowskim pachołem. To Sendecki jest żydowskim pachołem. To niech zdycha Targowica i życzę jej piekła razem z twoimi pupilami Osadowskim i Sendeckim. Ja muszę to przy tym grobie powiedzieć. Niech zdycha Olszański. Jak pies. Sam zacząłeś, a ja to kończę. To Warszawa, już tego nie powiem, bo mam szacunek do twojej żony. Aktorka, spełniona, muzykanka. Zrobiła parę grzechów. Po pierwsze, nie zajmowała się twoją córką. Po drugie, wzięła takiego męża debila. I sam zaczynasz. Bronią cię liberałowie, którzy nazywają narodowców i nacjonalistów narolami czy naroblami. Nie wiem, nie znam. Libertarianie. Że można mówić koło tego grobu. Zanim będzie konkurs, to najpierw powiem jej parę rzeczy. I jej życzę wszystkiego najlepszego. Mimo wszystko. Nie znałem jej. Poznałem tylko ciebie i twoją córeczkę. Mówiliście, że mam dobre poglądy. Zacząłeś sam. To ja teraz zaczynam jeździć po twojej rodzinie. Ale przy niej. Z którą ty i twoja córeczka zamordowała ją bezwstydnie. Patrząc na takie wygłupy. W grobie się na pewno przewraca tutaj. Ale coś ty zaczął. Zaczęło się po prostu, że po pół roku ci z zarządu cmentarza Brudnowskiego mówili, że wyście nie złamali zasad. Złamaliście. Nie macie prawa ruszać. Znaczy nie macie prawa ruszać Romana Dmowskiego i nie macie prawa, żadne wam prawo to nie dało, żebyście mówili takie obłudne rzeczy. Okej. Już sobie siedźcie pod tym bunkrem, gdzieś byście stworzyli w tym pomniku. My mamy w Warszawie dużo pomników, ale wyście zrobili coś najgorszego. Jeżeli tacy libertarianie są, czy te osoby zmarłe, nawet Agnieszka Fatyga sobie życzy coś takiego, żebym ja pod jej grobem mówił? Nie można mówić pewnych rzeczy, bo trup nie ma już wolności. On nie żyje. Trzeba jemu dać po prostu szacunek. Szacunkiem mówienia, szacunkiem całego swojego szacunku. A ty, mówiąc, że jesteś za aborcją, chwaląc Targowicę, nazywając wszystkich, już nie powiem przy twojej żonie, powiem lekkie słowa, pajacami, tych, którzy noszą maseczki, a ty sam je nosisz. Jestem za wolnością. Każdy powinien mieć wolność, jeżeli chodzi o maseczki. Wyzywając narodowe siły zbrojne, kibiców i tak dalej. To ty zacząłeś, nie ja. Grożąc mi, groziłeś Neosowi, groziłeś Patlewiczowi, groziłeś Leszkowi Żebrowskiemu, groziłeś Janowi Podakowskiemu. To jest obrzydliwe, co zrobiłeś. Ja mówię w tym całym sercem, że twoja córka jest taka sama jak ty, tylko że nie ma wiadomo czego. Tak, muszę się tak drzeć, proszę Państwa. Jeżeli taki Olszański jesteś taki super, to przeproś chociaż, mnie nie musisz przepraszać, ale przeproś swoją żonę i przeproś Romana Dmowskiego. Ja jestem w tym grobie. Ja jestem wierzącym chrześcijaninem. Ale jeżeli ty zacząłeś, ja zaczynam, ja to kończę.
jeżeli libertarianie uważacie taką wolność, dobra. Ja mówię tutaj, co mi się zachce. Nie będę plądrował, nie będę groził, nie będę łamał prawa polskiego, dlatego że Agnieszka Fatyka nie jest niczym winna. To Olszan to zrobił i to bym to samo zrobił, tylko może dużo gorzej, jeżeli chodzi o grób Olszana. Byłeś najgorszym mężem. Twoja córka była najgorszą córką. Ja współczuję Agnieszce Fatydze z całego swego serca. Nie znałem ją, ale współczuję jej takiej rodziny. Bo mąż się znęcał, a własna rodzona córka zostawiła ją na pewną śmierć. Jesteście zwyrodniałą rodziną. Ja myślałem, że są gorsze rodziny, ale wyście już przebiły po prostu ten. Przebiliście po prostu mur berliński. Ja współczuję i życzę jej w niebie wszystkiego najlepszego, a wam życzę piekła. Ruszyliście Romana Dmowskiego. Ja nie ruszam wam rodziny. I ja nie mam nic do Agnieszki Fatygi. Jest najlepszą, była najlepszą piosenkarką, najlepszą aktorką, ale wy się staliście plugawi w tym, co byście zrobili. Wyście stali się najgorsi. Na pewno przewraca się teraz w grobie, kiedy to słyszy, kiedy was widzi. Zwyrodna rodzino. Ona na taką śmierć nie zasłużyła. Właśnie, ona na taką śmierć nie zasłużyła. A wam, drodzy państwo, naprawdę, powiem wam tak szczerze, że robię konkurs. Robię konkurs i zdobędziecie puchar. Ale tylko was przestrzegam. Ona jest niczym niewinna. Więc możecie robić co chcecie, ale to na własny koszt, bo ja to będę potępiał. Przemowy tutaj przy tym grobie. Ktokolwiek, tylko na własny koszt. Daję konkurs. Tylko ostrożnie, nie wyzywajcie jej żadnych wulgaryzmów, szanujcie ją, bo mimo, że jestem w całej wściekłości, to ja jej nic nie robię. Więc ja mówię tak szczerze. To ty zacząłeś, ja to kończę. Bo ja i tak wam daję konkurs, przemowy przeciwko Olszańskiemu, jego córce i oczywiście róbcie co chcecie. Ale to wy dajecie odpowiedzialność za swoje słowa, a nie ja.